Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach. Pewien człowiek założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrać od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie: ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Przypowieść o rolnikach winnicy jest przypowieścią o arystokracji Izraela, która dla siebie pragnęła zatrzymać chwałę należną Bogu. Dobrze zrozumieli to faryzeusze i uczeni w piśmie, dlatego usiłowali zabić Jezusa. Ale dziś tę przypowieść słyszą nasze uszy. Jaka będzie nasza reakcja? Ta przypowieść powinna dziś dotknąć naszych serc, ponieważ to my jesteśmy owymi rolnikami winnicy Pana. Czy oddajemy Bogu należną Mu cześć? Bóg jest dawcą naszego życia. On nas przecież stworzył i dał nam życie w dzierżawę. Życie nie jest naszą własnością. Otrzymaliśmy je jedynie w dzierżawę. Bóg liczy na zysk z tej dzierżawy. On chce otrzymać należną Mu część. Chce, aby nasze życie przyniosło dobre owoce. Faryzeusze posunęli się bardzo daleko, fałszywie oskarżając Jezusa o bluźnierstwo i spisek przeciwko Rzymowi, aby ostatecznie Go zgładzić. Odrzucili Jezusa, ale Bóg uczynił Go kamieniem węgielnym, wybranym i drogocennym. Słowa Jezusa były niewygodne dla starszyzny Izraela, dlatego je odrzucili, pozbawiając siebie daru zbawienia. Bądźmy uważni, abyśmy nie pogardzili żadnym słowem Jezusa, aby ono nie stało się powodem naszej porażki.